wypowiedzi pani Krystyny, że my musimy wszyscy mniej mówić, a więcej słuchać. To i te stosunki ogólnie między nami będą lepsze. Panie profesorze, może od razu następne pytanie? Od razu na pytanie dotyczące, proszę państwa, środków na edukację. Proszę państwa, tu jest zagadnienie szersze. Przede wszystkim musimy położyć szczególny nacisk na promocję, na rozwój kadry naukowej. Jesteśmy uczelnią wyższą, jesteśmy politechniką. Jeżeli chcemy tą politechniką być dalej za parę lat, musimy mieć więcej praw doktoryzowania, większej liczbie dyscyplin i musimy szczególny nacisk na to położyć. Zresztą jest to jeden z podstawowych punktów programu naszego rektora Rekta. Przede wszystkim, żeby mieć te prawa w dalszych dyscyplinach, musimy mieć kadrę. I o tą kadrę musimy dbać, ta kadra musi się rozwijać. W związku z tym publikacje to są jednym z elementów tutaj rozwoju kadry. No po prostu w tej chwili nacisk jest postawiony na właśnie dorobek publikacyjny, na różnego rodzaju indeksy z tym związane. Proszę państwa, pierwsza sprawa, żeby publikować, to należy mieć co opublikować. W związku z tym należy zacząć od tego, żeby zdobyć środki na różnego rodzaju projekty, czy starać się o różnego rodzaju projekty z różnych źródeł, o różne granty, również aparaturowe, po prostu żeby ta praca naukowa mogła być sukcesem realizowana. Więc pierwsza sprawa to jest zachęcanie, promocja, do starania się o różnego rodzaju projekty, składania wniosków o granty, składania wniosków o różnego rodzaju pomoc właśnie z różnych źródeł. Następna sprawa to jest taka, że muszą kierownicy kadr, starają się też tutaj o przyjęcie pewnych zapisów w nowym statucie, no, nie tak dawno, w zeszłym tygodniu uchwalonym, żeby właśnie młodych ludzi, adiunktów, szczególną troską otoczyć i właśnie zadaniem kierowników kadry, zadaniem tej starszej kadry będzie zabezpieczenie środków między innymi na te publikacje, bo doskonale państwo wiecie, że niejednokrotnie uczestnictwo w konferencji, często też kosztownej, wiąże się bezpośrednio z możliwością publikowania w materiałach konferencyjnych czy w zarezerwowanym dla tej konferencji numerze czasopisma. Druga sprawa, może prozaiczna, ale też bardzo ważna, zarezerwowanie środków na tłumaczenie, na weryfikację tekstów. Proszę państwa, ile razy, wszyscy znamy angielski, ale ile razy się spotkaliśmy z tym, że artykuł został cofnięty, odrzucony, skierowany do weryfikacji językowej. I na to muszą się środki znaleźć, żeby no, pomóc promować właśnie działalność publikacyjną. Ale mówię, to wszystko są naczynia połączone. I prawa doktoryzowania, i publikowanie, i rozwój kadry. Ale mówię, przede wszystkim to musi być nasza kadra, w związku z tym się też wiąże szczególna opieka młodych ludzi, taki monitoring i też kierowanie środków na tych młodych ludzi, którzy no, tworzą i będą tworzyć kadrę też samodzielnych pracowników naukowych. Proszę państwa,